Clinton czy Trump? Kto zostanie prezydentem Stanów? Moim zdaniem Trump nie może zostać prezydentem, bo koniec świata będzie. A Clinton, wiadomo, żona prezydenta byłego, jest dobrą kobietą. Ja myślę, że może dostaniemy wizę wreszcie, chociaż mi to na tym nie zależy, no ale dla ludzi, nie? No ja bym chciała Clinton, proszę Państwa, bardzo bym chciała Clinton, no bo ona jest przewidywalna i ona po prostu, myślę, że się względem Polska, względem Stanów Zjednoczonych, no to zawsze byliśmy dobrymi przyjaciółmi, a według mnie Trump to jest nieprzewidywalny, jest taki niemiły, niesympatyczny, mało się zna na polityce zagranicznej z tego, co słyszałam w mediach i się interesuje, a Clinton, no wiecie Państwo, no każdy coś tam ma, no ale z dwojga złego, no trzeba wybrać coś jednego, prawda? No więc chciałabym Clinton i myślę, że może Clinton. Na pewno tak, Hillary, na pewno Clinton, na pewno. Nie wiem, czy się Panowie obejrzeli, jak się wypowiedział ten amerykański aktor. Rząd, że to jest idiota. Tak powiedział o nim, prawda? Jak on się nazywa ten? De Niro. No tak powiedział. Tak również tam wiele innych epitetów pod jego adresem. Także on jest oszołom, zwłaszcza z tym, że on chce wyjść jakieś układy z Putinem. To już jest, wie pan, to już jest gorzej niż źle, to już jest niebezpiecznie. Gdyby tak było, to już jest, zwłaszcza dla nas. Kto według Pana zwycięży w wyborach w Stanach Zjednoczonych? No cóż, nie wiem, mam nadzieję, że nie Hillary Clinton, ponieważ nie było to zbyt dobre z tymi wszystkimi aferami, a Trump z kolei też teraz ma to swoje, że się wypowiedział, no to nie wiem, to jego szanse to zmniejsza na pewno. No oczywiście, że Clintonowa. Dlaczego? Dlatego, że jest rozsądna, ma wiedzę i jest poważna. Nie wiem więcej, no z pajacami chyba ten naród amerykański sobie jakoś poradzi. My mamy gorzej, ale oni sobie poradzą. Czyli nie Trump? Absolutnie. Trumpki wolę niż Trumpa, proszę pana.